Witam serdecznie. Jesteśmy przy Ulach na samej górze. Zaczniemy odtąd, gdyż jakby odtąd mija, trwa trzeci dzień od ostatniego, nie? Podejrzenia. Te góry to jeszcze na górze, to jeszcze tak, jeszcze w motyw bezpiecznie szedłem z pszczołami, nie? A właśnie czym niżej, tym już bardziej rozkładałem te pszczoły. Nawet nie sierodzinki rozkładałem mocniej niż tutaj te duże, więc w trakcie przechodzenia przez pasiekę coraz bardziej rozumiałem, co się dzieje z pszczołami, tak? Więc ja sobie dorobiłem rameczek elegancko. Idziemy coś podokładać do tych miodni u góry, co już zaczęły powstawać. Patrzcie, pokażę wam fajną rzecz, ale się trafiło. Jest, patrzcie. Tu jest pajęczyca. Nie, pajęczyca. A tu jest samiec, co do niej przyszedł, a ona go zażarła. Zobaczcie, on jest nieruchomy. Zażarła go. A tu pajęczyca. Tak, działają pająki okrutnie, co? Czy tak powiem, seks wśród owadów nie zawsze kończy się pomyślnie dla płci męskiej. Tak samo jest przy pszczołach, tak? Ale pająki też. Pająki są jeszcze bardziej okrutne, tak? Chociaż pszczoły też potrafią być okrutne dla właśnie... Dobrze, tu dałem im. Tu je mocno dosyć rozłożyłem. Będziemy zobaczyć, tak? Czy one tutaj coś... Teges. Bo widzę, że tych pszczół jest grubo. Widzę, że tu zaczynają obwiązywać się na ramce ładnie i zaczynają budować coś. Więc jest super. Ja im rozłożę tą górę jeszcze. Nie? Jeszcze tu ode mnie dostaną miejsca zaraz. Zobaczymy, czy dam radę tutaj tak zrobić. Tak, bo tu dałem pustą ramkę, tak? I już widzę, że ją odbudowują. Nie? Obok tego czerwiu. Pszczół jest, o, tyle, tak? W miodni. Na tym czerwiu, więc jest ok. Tu teraz po tym będzie widać, czy miseczki coś, czy coś. Tu widzę, coś jest. Tu truteń. A tu jest miseczka. Tak, słuchajcie. No to ja muszę pilnować tych pszczół. Nie, w tym roku naprawdę one się przylewają bardzo mocno. I to być może w tym roku się pobawimy trochę w roje. Nie, tu też jest miseczka. Być może nie poradzę sobie. Nie dam rady sobie ich upilnować. Może. Nie, France. Ja już mam coraz bardziej tego świadomość. Nie, w tym roku tutaj trochę powalczę z nimi. Nie? Że spróbuję tutaj podziałać, ale to będzie ciężkie. Na razie jeszcze jest muszę do budowy. Tu już widać, pszczoła przygotowuje. Tak? Larwa. Nie? Już jest. Matecznikowa, patrzcie. Jadą tu. Ciekawe, co jest na dole. Tak, one tu zaczynają budować. Ja je spróbuję rozrzucić, żeby one jak najwięcej ramek zaczęły mi tu budować. Nie? Ale te France będą chciały się wyroić. To są ciemne pszczoły i one... Tak, tak jak ja tutaj byłem ostatnio, to one od razu porobiły. Nie? Co za mędy. Dobra. Zadziałamy z tą górą dość ostro. Z tym dołem no już chwila. No dobra, jak będą mi wyskakiwać roje, to ja będę tylko pilnował. Ja w tym roku pilnuję sobie pszczół. Będzie fajnie. I te stare matki może będziemy w ten sposób odbierać. W dupie tam. Naprawdę. One jadą ostro mi te pszczoły. Teraz rozbiję je, nie? Na maksa. Tu jeszcze mają ten czerw. Tu u góry będzie ciepło, więc one tu będą chciały. Tu się pojawiają jajeczka, tu gdzieś powinna matka zresztą buszować, nie? Patrzcie. Patrzcie, jak pięknie robią dupeczki. Nie?
I to już bym mógł... Tu już jest jajko, nie? Super. Może zrobię trochę inaczej. Nie? Że zrobimy w tym roku trochę przeskoki na właśnie matkach rojowych. No ale na razie jest muszę, tak? Do budowli maksymalnej jeszcze u góry. Ten dół mają rozłożony. Tam widzę też pszczoła się obwiesza. Tu im dam. Nie? Rozłożę je mocno. A bo wokół tego czerwi one tak może nie będą chciały. Więc ja zrobię im bardziej po chamsku. Nie? Ten dół tam się grzeje, mimo woli. O, pyk. Pyk. Włożyłem pomiędzy te czerwiowe ramki. Tu tą budują. Więc jest super. Niech ją budują. A tu na ostatni jest miodek. No jest, tego tak. Dzieje się ciężko, ale... No. Więc pszczoły możemy w tym roku próbować, ale niekoniecznie one będą chciały super współpracować. Ja widzę. One się bardzo mocno zalewają. Szkoda, że ja nie mam więcej suszu. Nie? Gdybym miał więcej suszu, to bym tutaj podokładał. Że susz, one by się wtedy trochę rozbiły. No ale trudno. Co za France. Niech jadą ostro. W razie czego będą, wysypia się mi rój. Ja na pewno... Ja powiem tak. Oczywiście w motywie, jak pszczoły są teraz, to że one zbierają słabiej, ale one i tak jadą ostro. Nie? Tylko że na trochę może słabszym poziomie. I teraz... Jak ja byłem u pewnego gościa, tak, to u niego pszczoły normalnie się też tak robiły, ale ja i tak staram się jeszcze je podtrzymać. Nie? Coś je rozbić, a on nie. Twardo je trzymał. One tu jeszcze coś dobudują w międzyczasie. Czym więcej stworzą mi w tym ulu tych ramek, to ja jeszcze to wszystko poogarniam. Tak? Wydaje mi się, że czym dłużej tutaj mi się uda utrzymać starą, tym lepiej, ale jak dalej będą tak, przyjdę na przykład za 3 dni, nie? Znowu. Ja mam zamiar tutaj przyjść sobie w niedzielę znowu, nie? I będą nadal dupeczki, to ta matka nie jest za wybitna. To jeśli znajdę jakieś ładne, że będą już larwy tam, nie? W tych matecznikach rojowych, to ja prawdopodobnie zrobię od razu rotację, nie? I zamknę ją na tym korpusie na dole. A tam jeszcze przetasuję coś i dopełnię miodnie, że te dwa górne będą... te dwa górne zrobią się miodnią, nie? A tam na dole zostanie jeden matecznik rojowy. I koniec, nie? I to jest wszystko, więc takie coś prawdopodobnie ja będę wykonywał. I nie będę się już... że tak powiem, krzaniu z tymi jajkami i tak dalej, nie? Tylko zrobię coś takiego na przykład na tym ulu. Nie, nie będę się już tak, że tak powiem, poświęcał. Tak, tam jej ten dół przetasuję, tu zbuduję górę, zdam kratę, ta matka się wygryzie, unasieni się, tak? I tam jak on młoda zacznie na dole, a tą górę właśnie, nie? Zrobi się z tego miodnia. I to będzie wszystko wtedy z takim ulem. Wymyśliłem to trochę może i przez noc. Nie, że nie będę się chyba chrzanił, tylko czym szybciej powstanie młoda matka, tam tym lepiej. A to będzie jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby właśnie porobić jakieś matki gdzieś i w ogóle. I gdzieś tam se podzielić, tu potem ją skasować, podłożyć matecznik, więc na to jeszcze jest czas. Nie? A ja bym chciał utrzymać tą wieżę tak jakoś, żeby ona, nie? Sprawnie działała jak najszybciej i jak najdłużej. Nie? Więc za 3 dni jak tu przyjdę, a się jeszcze nie wyroją, to wtedy zrobimy ten ruch taki właśnie.
tym roku jest też trochę inaczej, one tego żarcia zimowego praktycznie już nie mają. Tu na przykład lekko pszczoły zrobiłem. Ale dałem im tu pustą ramkę i budują. I chyba postawię im drugą ramkę z drugiej strony. A! Dostałem po nogach. Myślałem, że będzie lepiej. Odkurzacz umarł. Musimy działać tak jak jest. Nie? Może trochę delikatniej. Spróbuję im podłożyć pustą też z drugiej strony. Ale są wredoty. Słuchajcie, ja jestem zmuszony odpalić podkurzacz do tych pszczół. Tak? Bo one nie będą chciały się... One tu za Chiny nie będą chciały się poddać. I później może coś pooglądamy. Mniej więcej będę robił coś takiego, że te miodnie będę jeszcze rozwalał pustymi. Jeśli będę widział, że jak gdzieś tam na przykład dołożyłem pustą i coś zaczynają budować na niej, to dołożę z drugiej czerwiu albo po środku. Zobaczymy, co z tymi pszczołami się dzieje. Tak? Ja jeszcze bym chciał je utrzymać do weekendu. Właśnie w tym motywie, że one będą jeszcze w kupie. Ale już w przyszłym tygodniu to już będzie atak na to, żeby pszczoły rozkładać. Tak? Już będziemy rozkładać właśnie, że gdzieś odbierzemy może starą matkę, że i tak dalej, i tak dalej. To będą moje przygotowywania na przyszły tydzień. A w tym tygodniu jeszcze bym chciał je do niedzieli spróbować utrzymać tak, nie? A w przyszłym tygodniu zawalczymy. Żeby te wieże były dalej produktywne, żeby ileś tego miodu nosiły i żebym nie miał. Bo w tej chwili, jeśli bym tak zrobił, jak mówię na tym ulu, to bym były szanse na dwie skrzynki miodu później. Ale to zobaczymy, tak? Więc na razie staram się je utrzymać tak, jak są w kupie, nie? Żeby nie powychodziły z uli do połowy przyszłego tygodnia, tak? Nie? I wtedy już będziemy z nimi jechać ostrzej. Już prawdopodobnie podejrzewam, że w niedzielę z niektórymi też, nie? Ale to zobaczymy, tak? Wszystko polega na tym, że ja gdzieś odkopię jakieś mateczniki, takie najlepiej już zasklepione, o! Nie? Fajne jakieś mateczniki rojowe, ale takie fajne, fajne. Wtedy bym zrobił coś takiego, nie? Że tą, na przykład z tej rodziny matkę bym już ubił, z tej też, tak? A później jeszcze byśmy zrobili wymiankę, nie? Jak już pszczoły by były na normalniejszej swojej wielkości, czyli standardowo dwa korpusy, a nie wieża, nie? I to by było to wszystko i życzę powodzenia i miłego dnia.